Dzień dobry Państwu. Wracając do informacji z kancelarii, odpowiedzi Kancelarii Rady Ministrów, jaką wcześniej Państwu pokazywałem, i zdania podkreślonego, że żadna informacja nie stanowi informacji publicznej, zacząłem wnikać troszkę głębiej i chciałem sprawdzić, co to jest ten Edgar dokładnie. I proszę Państwa, możecie sobie wejść na strony, co to jest. Tu jest opis. Piszę wyraźnie, gdzie znaleźć akta i raporty spółek publicznych, proszę Państwa. To, co mówię, wszystkie urzędy, tak zwane państwowe, a tak naprawdę to są urzędy mafijne na dzień obecny, bo rząd jest nielegalny, jak już wcześniej mówiłem. Nie została przekazana żadna władza rządowi, przez rząd na uchodźstwie władzy obecnej. I po okrągłym stole wykorzystano okazję i żeby pozory praworządności wprowadzić, zarejestrowano Polskę, jak już tu wcześniej pokazywałem na filmach, pod nazwą Poland Republic of i tam numer, jaki oni nadają, ta firma. I co się okazuje, że każda firma, tu jest na przykład USA Edgar. I ja to wydrukowałem i piszę tak. Edgar jest główną bazą danych dla spółek publicznych w Stanach Zjednoczonych, proszę Państwa. I zawiera wszystkie dokumenty, które firmy, powtarzam, są zobowiązane złożyć. I tak dalej, opis, można to sprawdzić, stronę, gdzie i do czego zmierzam. Skoro wiemy, że Polska nie jest państwem, z tym, co już wcześniej pokazywałem, bo jest zarejestrowana jako republika, tutaj jest adres, wszystkie urzędy są nielegalne i co ciekawe, ale działają, jakby były legalne. Dlatego pytam się, czy ludzie zdają sobie sprawę, jak są bardzo okłamywani i byli okłamywani przez nasz tak zwany rząd, w większości pejsowatych, bo to teraz nie okłamujmy się, jak sobie już tańczą na lotnisku, bawią się i kpiąc w żywe oczy z Polaków czy suwerenów, to już chyba powinno was zastanowić, że to już nie jest kraj normalny, gdzie obowiązują jakieś przepisy, konstytucja i tak dalej. Ale tu zwracam się z apelem szczególnie do policji, która jest zarejestrowana, żebyście nie mieli wątpliwości. Numer też już pokazywaliśmy w DUNS. To jest taki numer statystyczny. Tu jest wasz numer, proszę panów. Nie jesteście żadną organem państwa, tylko prywatną organizacją czy prywatną korporacją zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych, więc zacznijcie postępować jak Polacy i suwereni, bo tak samo zostaliście okłamani przez tych mafiozów rządzących tym krajem, którzy nas sprzedają, sprzedają także was, wasze dzieci i całe pokolenie, pokolenia, które nadejdą, pod pokrywką rządów czy władzy. Szczególnie właśnie do policji, do wojska apeluję. Zastanówcie się, zanim zaczniecie kogoś spisywać, niszczyć przedsiębiorców, że okłamano was także, chociaż nie przyjmujecie tego do wiadomości. Tak samo jesteście niewolnikami, tylko uzbrojonymi za nasze podatki, korzystający z budynków czy posiadłości, które należą do społeczeństwa polskiego, a wy jak chcecie sobie zakładać jakieś organizacje zbrojne, to kupcie takie budynki, a nie przejęliście je jako własność od narodu polskiego, bo to nie jest wasza własność. Nie macie żadnych praw do terenów, które zajmujecie, budynków, które zajmujecie, czy grabienia narodu, żeby się zbroić. A tak naprawdę to nic w ogóle nie wiecie, bo wasi przełożeni wam tego nie mówią.
działacie przeciw narodowi, niszcząc go i tępiąc, a sami jesteście elementem tego narodu. Tylko do was nie dociera, że jesteście, tak jak pszczoła w ulu, elementem narodu i zamiast go bronić, to wy go jeszcze lejecie i maltretujecie. Wiecie doskonale, że maseczki czy zebrania jakieś w parkach są nielegalne. Co dwukrotnie sąd potwierdził, że wszystkie te ustawy są nielegalne, niezgodne z prawem. Proszę sobie to sprawdzić na tych wszystkich dokumentach, które ujawniam i przemyślcie, że jesteście zwykłymi obywatelami, nie jakąś, nie wiem, bogami czy kimkolwiek, bo nosicie mundury. Mało tego, obrażacie mundury. W żadnym prawie nie macie prawa nosić orzełków na głowie. Załóżcie sobie żydowskie gwiazdy Dawida. Zobaczcie na was znak. Pokazać wam, jak on wygląda, jak nałożycie na to dwa trójkąty, obrócicie, co wychodzi? Gwiazda żydowska. I właśnie jesteście tam przez nich zarejestrowani jako słudzy i najemnicy Chazarów, bo to tak trzeba nazwać. Przestańcie działać na szkodę narodu. Zacznijcie działać i wspomagać ten naród, a nie żeby jakiś tam kaczor czy cała ta spółka grabiła i rozkradała. To nie są w ogóle Polacy. Kaczyński pochodzi z Odessy. Tak samo Morawiecki. Nie ma paszportu prawdopodobnie, czy dowodu polskiego, tylko ma żydowski. Dlatego nie może go żaden sąd ukarać. Bo jak? Obcokrajowca nie mogą ukarać. Przemyślcie to, panowie policjanci, nie milicjanci, bo milicjanci działali zgodnie z prawem i konstytucją, a wy działacie jako prywatne firmy, jako najemnicy, do tego broniący przestępców rządzących w tym kraju. Tyle chciałem powiedzieć, dziękuję.